trzy rzeczy, które ty sam robisz jako właśnie obrońca środowiska. No ja staram się nie myć, buduję naturalny płaszcz lipidowy wokół siebie, w związku z tym no, zużywam mniej detergentów. No i dobrze się z tym czuję. Inni chyba też. Od 30 lat elektryzują doskonałym brzmieniem i charakterystycznymi tekstami. No właśnie, dzieci, jestem z miasta, killer, no przebojów jest całe mnóstwo. A już za chwilę spotkam się z liderem grupy Elektryczne Gitary, Kuba Sienkiewicz w Wyznaniach Gwiazd. Cześć. No cześć, witam serdecznie. Ponoć bardzo zapracowany nie tylko muzyk, ale i pan doktor neurolog. Ciężka ta praca lekarza od 30 nie, lat. To przyjemność jest. Tak, 30 lat. No niech będzie. Niech będzie, że to 30 lat. 86 rok był, jak zaczynałem. A potem, po paru latach, postanowiłem jechać w trasę. I tak zostało mi. Raz w trasie, raz w gabinecie. A co na to pacjenci? Dajesz im darmowe bilety na koncert? Tak, oczywiście. Każdy, kto przyjdzie do mnie na konsultację, ma gwarantowane potem wejście na występ, na recital w najbliższym możliwym terminie i to najbliżej miejsca zamieszkania. Najwyższa pora to taki swoisty protest song, ekologiczny protest song, ale jako obrońcy ekologii, co ciebie najbardziej drażni? Nie wiem, wyrzucanie papierków na ulicy, czy... A jest taka jedna rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy. Lasy, mianowicie dzikie wysypiska w lasach. To jest straszny widok. Wystarczy wyjść kilkaset metrów w bok od wioski i po prostu roi się od takich rzeczy, które się nigdy nie rozłożą, które nie znikną nigdy, bo to są szczątki samochodów, telewizorów, to są naprawdę tak fatalne rzeczy, to jest bardzo słabe. Trzy rzeczy, które ty sam robisz jako właśnie obrońca środowiska. No ja staram się nie myć, buduję naturalny płaszcz lipidowy wokół siebie, w związku z tym no, zużywam mniej detergentów. No i dobrze się z tym czuję. Inni chyba też. Ty jesteś z miasta, to widać, słychać i czuć. No, naturalny płaszcz lipidowy. No właśnie. Kubo, miasto czy wieś, co dzisiaj bardziej, przewrotnie zapytam, nakręca? W tej chwili to jednak większość czasu spędzam w mieście. Ale dzięki temu wyjazd na wieś bardzo mnie kręci i jest dla mnie wielką atrakcją. Biorę ze sobą swoje zwierzęta, psy i koty i tam razem spacerujemy. No, takim większym stadem idziemy przez las, przez wieś, przez pole. Czy możemy taką klamrą zakończyć spotkanie? Ty jako lekarz i jako muzyk, który gdzieś przekazuje dobre emocje, jaką byś dał receptę na zdrowe, długie życie? Przede wszystkim ruch, a na drugim miejscu zadowolenie z siebie, życie w zgodzie ze sobą. Ja ci dziękuję za twoje 30-letnie serce do muzyki, bo tylko to liczymy, wieku nie ci nie wypominam. Świetnie wyglądasz, więc niech się wiedzie. Dziękuję. Dzięki ogromne i powodzenia. Dziękuję, postaram się spełnić to życzenie. Pragnienie więcej Wyznań Gwiazd? Subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Do zobaczenia!